Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gairos. Bardzo możliwe, że prawdopodobnie w przedostatnim odcinku z Mrocznych Tajemnic, albo przedostatnim, ale w sumie 54 odcinek to jest. Nieciekawa sprawa wyszła, bo w momencie, kiedy mi skraszowała gra, uwaga, uwaga, straciłem save'a. Dokładnie, straciłem save'a, w momencie, kiedy zapisywałem, gra się nie zapisywała i musiałem po prostu nadrabiać przez ten czas. No, dużo w plery nie byłem, może 10 minut gry tylko. Ale, uwaga, uwaga, byłem sobie rudę wymienić. Mam jej wystarczająco, żeby dla kowala oczywiście wszystko mu dać. Więc to jest dobra wiadomość i oczywiście po wybiciu reszty starego obozu zajmę się tym. Także lecimy na spotkanie z Gomezem. No i widzicie, że już paru strażników trochę wybiłem. Nie wszystkich, ale zdecydowaną większość. Dobra, tutaj jest pan, dziękuję. Zauważyłem jedną rzecz, mój płomień i nosa. Nie zabija jednym strzałem. Uriziel zabija bez dobijania. Tak, Uriziel kompletnie zabija bez dobijania. Jednak ten mój mieczyk, płomień Inosa, będzie bardziej przydatny do walki z Gomezem, gdyż Gomez jest o wiele silniejszy. Tak, twórcy Mrocznych Tajemnic Gomeza ulepszyli. Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. No, Urizielem naprawdę, wieście lub nie, zająłby mi to o wiele dłużej. Tak, bo próbowałem sobie eksperymentalnie między odcinkami walczyć z Gomezem. Dziękuję, załatwiony. Gniew Inosa. Tak sobie patrzę, czy może ja bym Uriziela nie spróbował naostrzyć jeszcze płomienia Inosa? Tak eksperymentalnie chyba trzeba to zrobić. W ogóle gniew Inosa, tu mamy płomień, tu mamy gniew. Gniew Inosa jest sporo, zadaje 150 obrażeń, więc jakbym go naostrzył, to może by nawet doszło do tych 180 jak płomień Inosa. No, oczywiście dziewczynki muszą sobie tańczyć. A my idziemy, znaczy w sumie ja, do góry na spotkanie z Velayą. Cześć przyjacielu, dlaczego chciałeś mnie zaatakować? Ja tutaj przejmuję sobie stary obóz, a wy co robicie? No kurde, Bezi, zabij go, no. Bo mi się go nie chce dobijać. Dziękuję. Tyk. Zapis oczywiście przed wejściem do pokoju Gomeza. Cześć, Velaya, czemu się kąpiesz w ubraniu? Powiedz mi to. Zabiłeś go, ty potworze. To on był potworem, a przy tym wrednym, brudnym i śmierdzącym suchim synem. I wierz mi, że z radością wsadziłem mu miecz w dupę. To nieprawda. Nikt nie mógł pokonać mojego misiaczka. A jednak znalazł się jeden śmiałek. A teraz już nic nie stoi pomiędzy tobą, mną i tym ślicznym łóżkiem. Nawet o tym nie myśl, zboczeńcu. Wiesz... Jesteśmy w kolonii karnej, a ja jestem prawdziwym facetem. Trudno mi o tym nie myśleć. Ale ja ciebie nie kocham. Nie szkodzi, ja ciebie też nie kocham. Potraktuj to jako wyraz wdzięczności za zwróconą wolność. W sumie to kawał z ciebie, chłopa. Gdyby nie ten kucyk, to byłbyś dość atrakcyjnym skazańcem. No widzisz, uwierz mi, że tam gdzie trzeba, wszystko mam na swoim miejscu. Dobra, niech będzie, zasłużyłeś na chwilę relaksu, ale to ja będę na górze. If you know what I mean? Przestań już gadać i ściągnij mi łachy. Wszystko, wszystko, dziękuję. To już drugie seksy w tej modyfikacji. Co słychać, kotku? To samo co wczoraj, mój Teogierze. Kto wie, może jeszcze kiedyś wybierzemy się na małą przejażdżkę. Hehe. Wszystko wiadomo. Dobrze, Velaya na słonie nagrodziła. Czas określić Gomeza. Co my tu mamy? O, ruda i broń. Ale z rudy się cieszę, bo się może przydać. Jeszcze do ostrzenia broni i tak dalej.
Dziękuję. Kolejna skrzyneczka. Zobaczmy. Eliksir siły. O to chodzi. O to chodzi, ile mam siły? 349. Odkryłem pewną rzecz właściwie. Ryż, po zjedzeniu chyba 12 misek ryżu, coś około tego, doda mi plus 1 do siły. Patrzcie, ile ich mam. A zobaczmy, zobaczmy. Dobra, druga miska. Tak. Zobaczę, czy rzeczywiście tak będzie, jak mówiłem, że mi doda 1 siły, bo sprawdzałem to. Rzeczywiście, wow, to działa. Dobra, teraz szósta jest. Co by było dobre w sumie. Bo ja miał dosyć sporo siły, ten dobrą sprawę. Z 20 może nawet. Jedząc to wszystko. Plus jeszcze może bijąc szkodników i tak dalej w nowym obozie. Właśnie, trzeba w nowym obozie chyba w sumie zrobić tam małą rozróbę. Muszę, nie mówcie, że to działa jednorazowo. Czy to się tak, czy to jest taka losowa wartość? Bo raz tak było, raz rzeczywiście wypiłem cholera. Znaczy, no wypiłem. Zjadłem te miski ryżu i dodałem jedne siły. Coś mi nie chce dodać jednej do siły. Chyba mnie oszukali. Dobra, to się już tym ryżem uleczę przynajmniej. Z jabłkami, chyba że to było faktycznie jednorazowe. O! O, widzicie, siła plus 2. No cholera, działa. No dobra. Ale mi się nie chce, szczerze mówiąc, wpierdzielać tego wszystkiego. Mam plus 7 siły więcej, wow. Kurde, szczerze nie za bardzo chce mi się tych magnatów okradać, no ale... Chyba muszę. Wow, odgadłem. No to jest amulet jakiś. No coś mi się wydaje, że tutaj dużo cennych rzeczy nie znajdę, bo z tego co pamiętam, to chyba dalej to były tylko skóry cieniostworów, tak dalej, tak dalej. Więc w sumie najważniejsze rzeczy to ja już stąd wziąłem. A, te skrzywy musiał jeszcze wytrychami otwierać. No wiecie co, nie sądzę, żebym znalazł coś, co mnie jeszcze interesowało, więc rezygnuję. Może jeszcze po prostu do składu magnatów pójdę i wystarczy. I Stone'a uwolnimy, tak, żeby nam wzmocnić zbroję z magicznej rudy. Torusa nie zaczepiamy. Zapis, zapis. Lecimy na dół. Klucz mam. Pięknie. Coś tu w ogóle ryżało? Nie, tylko bryłka rudy. Coś tu będzie, coś tu będzie. No, nie za bardzo, dobra. A tutaj? Kości. Runiczny kryształ, krwawe ostrze. Zbroja zabójcy. Dlaczego by nie, skuszony mieszek? Zbroja zabójcy, zobaczmy ją. O, wymagana zręczność 35. Jakoś specjalnie dobry pancerz to nie jest, a jednakże jest w grze. W sumie możemy go nawet, no, spotkać dopiero po takim dłuższym etapie gry. Dobra, no, Bezi. Aha, tu jest wyjście do Fiska i całej reszty wesołej gromadki. Krwawe ostrze dostałem, tak? Gdzie ono by było? No dobra, coś mi się wydaje, że to będzie niezbyt dobra broń. Dobra, wychodzę, wychodzę, stąd lecimy po prostu po Stone'a. O! Nie przecisnąłbym się przez tą kratę, to jest w sumie gotik. Więc nigdy nic nie wiadomo. Dobra. Nie próbuję, nie próbuję, wyłazimy. No, Bessie, do góry, do góry. Stone na nas pewnie czeka już, niecierpliwi się. Się kurde, noc zrobiła. No, strażnicy leżą martwi, bo dlaczego by nie? Właśnie, Bulit. Jesteś tutaj? Czy cię już zabiłem? Chyba cię zabiłem. O, szkoda. Chciałem porozmawiać. Odłóż tę Tu jesteś, przyjacielu. Masz, znowu ty? Powinienem cię utopić w jeziorze podczas naszego pierwszego spotkania. Wtedy nie miałem szans. Teraz karta się odwróciła. Ty gnido. Mam tylko nadzieję, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem niż ostatnio. No, rzeczywiście, trochę jestem. Żegnaj, Bulit. Spotkamy się w piekle. Ale nie teraz. Teraz się muszę dobić, dobra. Nie, to szczerze mówiąc, to już Uryzielem wolę walczyć. Tak, bo Uryziel wszystko zabija jednym strzałem.
Znaczy, no nie zabija wszystkiego jednym strzałem, ale nie muszę dobijać przeciwników. Studzienka. O Jezu, gdzie ja pobiegłem? Już się tutaj zgubiłem. A to co robi? Przełącznik. Chyba dla ozdoby jest tylko, żeby sobie mogli dźwignię poprzeciągać. Pusto. A tutaj? Też pusto, tylko kości są. Bardzo dużo kości. Lewitujący szkielet. Dlaczego by nie? Komuś to przeszkadza? O, jest stone. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Okej. Okay. Do zobaczenia. No już! Proszę na mnie nie krzyczeć, tak? Ja cię tu uwolniłem. Ha, wiedziałem, że ktoś tu jeszcze może być. Twórcy nie mogli tego zostawić. Musisz mnie wysłuchać! Ja nic nie muszę. Pomóż mi się stąd wydostać, a na pewno tego nie pożałujesz. Przecież drzwi stoją otworem. A jak mam niby przejść koło strażników? Od razu zorientują się, kim jestem. No fakt. To co proponujesz? Potrzebuję zbroi strażnika. Wtedy nikt nie zwróci na mnie uwagi. Skąd ja niby mam wziąć zbroję strażnika? To już zostawiam twoje inwencje. Rozejrzyj się, może gdzieś jakoś znajdziesz. Jak pomożesz mi wydostać się z tego lochu, nie pożałujesz. A co może mi zaoferować więzień w podartych łachmanach? Więcej niż mógłbyś przypuszczać. A teraz ruszaj i nie zapomnij o mnie. Zobaczę, co da się zrobić. Aha, no ciekawe, ciekawe ci powiem. Tylko, że mi się to opłaca, biorąc pod uwagę, że to jest koniec gry. Tutaj na pewno niczego nie znajdę. Co, gdzie ci cholera znajdę zbroję strażnika, co? Może szkoda, że z trupa nie można zdjąć jak cholera w Skyrimie na przykład. Ale dobra, nie będę dwóch uniwersów do siebie porównywać. Tyk, no w sumie nie tylko w Skyrimie, ale w całej serii The Elder Scrolls. Dobra, biorąc pod uwagę, że to są koszary, to może w koszarach gdzieś by była. Co? Znaczy, chyba w skrzyni nie znajdę jej. A tak, tutaj się bramę zamyka. Czyli nie ma czego tu szukać. Chyba się tam bramę zamykało. Ło! A co to za śmieszne schody? O, chyba wrzoda zabili. Słyszałem. Komuś grozili. A co mamy tutaj? Nic. Ta, tych skrzyń mi się definitywnie nie chce przeszukiwać. Niczego tam raczej nie znajdę. O, więcej skrzyń. Interesujące. Dobra, jakoś specjalnie mi się nie widzi teraz szukania tej zbroi. Stone. Do kuźni. Idź do kuźni. Idź do kuźni, dobra. Nie chcę, żebyś mi zbroję naprawił. O! To cię może przydać. Ja to wezmę. Nie obrazisz się. Co, Torres? Ci mogę teraz runy ukraść, wszystko. No, przeklęty Stone. No dobra, jak się prześpi następnego dnia, pójdziesz wreszcie do tej kuźni? I będziesz mógł w stanie ulepszyć dla mnie zbroję? Syn dobrze ci zrobił. No, bardzo dobrze. No, jesteś może tam, czy... Dobra, tu cię nie ma, to może w kuźni jesteś? Jesteś, pięknie. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Wzmocnij dla mnie zbroję na pewno. Gdzie to by było?
O. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne. Daj mi ją i zaczekaj chwilę. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No może wreszcie będę mógł ją sobie nosić? Wzmocniona ochrona przed bronią 120, 60, 160, 120. Co? No ma lepszą ochronę. Tylko szkoda, że mi nie dodaje plus 10 siły i plus 50 punktów. Rzecz jasna zdrowia. Będę się musiał chyba jeszcze hełmami zadowolić. Oj, ewentualnie poszukać hełmu zamkniętego hełmu Paladyna, który jest na wyspie Uriziela. O, tu mnie czekała ciekawa droga. Dobra, lecę do magów wody, bo trzeba do tego kowala wrócić. Hej, Saturas! Cześć, Saturas! O, kamienie ogniskujące. Kurde, zmieniłem w ogóle bieg historii, tak? Na pała Saturasa, kamienie ogniskujące. Idę wybić magów wody, no bo co mi pozostało? Saturasa zabiłem. Nefarius. Ty morderco! Tak, Myxir jeszcze żyje. Jeszcze. Merdarion, cześć. I tak nie mam co robić. Jeszcze Kronos został. Cześć koledzy. Ja do Kronosa. Ale zostanę zaminusowany, bo zabiję magów. Sporo tego miałeś, kumplu. Śmierć ożywieńcom, bierem. Przyda się potem. Lodowa fala. No, dlaczego by nie? Ciekawe zwoje masz. Pierścień siły. Tylko plus 10, jakbyś miał plus 20. To bym z chęcią wziął. Dobra, magów wody wybiłem. Bieg historii został już całkowicie zmieniony. Nigdy nie pójdą do Jarkendaru. Fajnie. Jak mi w sumie oni nie byli już do niczego potrzebni. Co ja muszę? Do Xardasa chyba iść. Uleczenie zbroi. Aha, to jest to, dobra. Nie ma tak. Płynąć sobie w zbroi z magicznej rudy, która pewnie by była w rzeczywistości ciężka jak cholera. No, ale nie ma co szukać realizmu w grach. Okej, dopłynąłeś. Jeszcze kawałek, dobra. Jesteś tutaj? Argorn? Widzę, że masz dość rudy. Ja bałbym się przy sobie nosić taki majątek w kolonii karnej. No, ale to ty zabiłeś Smoka. Dobra, przyjdź za jakieś 10 dni. Serio, 10 dni? Czy to ta ruda? Na Inosa. Znalazłeś czarną rudę? To niesamowite. Nie sądziłem, że zdołasz tego dokonać. Nadszedł czas na to, abym udzielił ci ostatniej lekcji. Wow. Nie wiem, czy to mi jest w ogóle potrzebne. Nie, nie jest mi to potrzebne. Nie, dzięki. Twoja sprawa. 10 dni powiadasz? O, zarąbiście ci powiem, zarąbiście. Fajnie, że masz tu łóżko. Jak powymyślali. Stone dla mnie... W kilka sekund zbroję ulepszył, a ty, żeby wykuć jakoś, to potrzebujesz 10 dni. Jak mogłeś, Argorn. Po prostu ja z czystej ciekawości chcę dostać tą zbroję, dlatego sobie tutaj się prześpię przez te 10 dni. Już 2 dni całe. O, jak fajnie. Szybciutko zleci. Dobra, mam tą zbroję. Nie zostawiłem tego dialogu z nim. Ale to było tylko takie coś w stylu, dziękuję ci za zbroję, bla bla bla, więc nic ważnego. I tak oto wygląda smocza zbroja. Która jest oczywiście gorsza od wzmocnionej zbroi magicznej, no ale nie było się czego spodziewać po tym. No, wszyscy zadowoleni, zbroję mam, oczywiście.
mogę lecieć do Xardasa. Dobra, multiteleport. Czy multiteleport mnie może do Xardasa zaprowadzić? Powinien móc. Stara kopalnia, oprócz obóz przemytników. O, nie może jednak do nekromanty. Czyli to muszę zrobić ręcznie, dobra. Czwórka, czwórka. Nekromanta. Lecimy. Xardasie, wszystko załatwione, mogę już ruszyć na śniącego. Nowa zbroja jest, nowy miecz na plecach też jest, wkurzeni magowie wody są. Wszystko, wszystko. Nie mam już nic do roboty. Xardasie! Witaj. Udało mi się, Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Poszukuj. Przepraszam bardzo, to wszystko? To ja tutaj latam po kolonii. Robię nie wiadomo co i tu się okazuje, że nic zupełnie? Jak możesz, Xardasie, jak możesz, zawiodłem się na tobie. Kurde. To mam dopiero niemiła niespodzianka, co? Zobaczmy w zadaniach. Ulepszenie jest poszukiwanie skarbów, tajemniczy rycerz, to są wszystko, czego już nie mogę w sumie wykonać. Poszukiwanie skarbów. Informacje ogólne może. Wow. Ciekawe. Xardas, niezaliczone zadania. Xardas nekromanta. O to chodzi po prostu. Przyjęcie do obozu bractwa, znajda Torusa, zakończone misje, bieżące misje, czyli... Wow, zupełnie nic, co mogę już ukończyć. Podejrzane. Ulepszenie zbroi. No wszystko mam ulepszone. Aha, tu 10 bryłek powinienem mu jeszcze przynieść. To ja tak osobiście stwierdziłem, że mogę sobie te miecze spróbować ulepszyć, jednak za bardzo nie widzę w tym wszystkim sensu. Tak samo jeszcze na siłę bym teraz szukał tego całego kamienia. Kamienia, o czym ja teraz gadam? Czego na siłę chciałem szukać? Tego zamkniętego hełmu paladyna, bo coś mi się wydaje, że jakoś super dobrych statystyk to on nie ma i by był po prostu tylko niewiele lepszy od tego, co mam obecnie i to mi tak bardzo mało dało. Więc nie bawię się w kombinowanie. Przejdę się po prostu do miasta orków. No, trochę naokoło biegnę, ale trudno. Tu jest pusto. Nic by innego nie pozostało, jak właśnie spróbować ubić śniącego. Riziel naładowany jest. No. Jeszcze będzie trzeba odnaleźć tego jednego orkowego szamana, więc wow, coś naprawdę wygląda na to, że to jest przedostatni odcinek. I o, orkowie się pojawili. Dlaczego się tu pojawili? O cholera! Uriziel coś sobie słabo radzi przeciwko tym orkom. Dobra, jednak płomień Inosa warto mieć, nosić przy sobie. Tak? O, dalej gonią mnie. Kurde. Ta jednak te obrażenia od ognia naprawdę tutaj są. W tej modyfikacji, w tej grze i to działa i wszyscy są martwi. Wszyscy polegli. W ogóle ktoś mi powiedział, że sobie Walkira wskrzesił, bo on ma coś ciekawego do powiedzenia. Jednak ja tu go nie widzę. Kurde. Przestali mi go nic przestali. Wow. Ten ork olbrzym również zginął. No to wkraczam do świątyni. Naprawdę zupełnie nic innego nie pozostało. Tak ogólnie do dupy to jest wszystko ukończone, bo mi się wszystko tak pobugowało, że za bardzo nie działa jak należy, ale mówi się trudno. Muszę sobie dać radę. Po prostu jakoś chyba lepszego ekwipunku już bym nie zdobył. Oho. Jestem ciekaw, czy przeciwnicy też będą teraz porozstawiani znowu. Bo jak wychodziłem, to oczywiście już musieli mi przeszkadzać i torować drogę. Dobra, przekonamy się. Może jeszcze spróbuję tego ostatniego kapłana znaleźć, o ile mi gra na to pozwoli. Oho, wiedziałem, są.
Kurde. Dobra, lepiej się wycofać. Tak, zapis. Na pewno, tak. Powinienem tu być bezpieczny. Dobra, nie jestem. Kurde. Żeby nie mieć szkieletów na dwa strzały, to jest śmieszne. No, ty kupisz szkielecie. Okej, o to chodziło. Dobra, muszę sobie spróbować ciebie teraz załatwić jakoś. Starszy opiekunie. A, wiedziałem. O, udało się, wow. Więcej was matka nie miała. Kurde, jak ja nienawidzę tych szkieletów. No chodź tutaj, przyjacielu. Wow. To było trudne. Dobra, będzie taki względny spokój teraz przez parę sekund, żebym mógł zregenerować siły życiowe. Dobra, powinno być dobrze. Nie zapominajmy, że ja mam jeszcze w cholerę zwojów. Więc i... 247 punktów many. Więc zawsze każde zaklęcie rzucę. Nie ma się co martwić o to. Kurde, teraz pełno tych starszych opiekunów. Gdzie trzeba było do tego cholera szamana biec? Właśnie, chwila. Tak, dziękuję za zwoje. Przywołanie szkieletów. Tędy nie. Gdzie tutaj się to przejście podnosiło? O cholera, o cholera, cholera, cholera. Nie, nieważne! Tędy nie, tędy też tutaj biegłem. Chyba właściwie to było tędy. Tego ostatniego, żeby iść. Trzeba się przekonać, bo już całkowicie zgłupiałem. Nie. Jednak nie. Jednak nie i mi się przejście zamknęło. Dobra, dziękuję. Co? Jak ty się możesz blokować, kiedy ja cię od tyłu atakuję? Kurde, niewdzięczne. Niewdzięczni orkowie. Tak, tutaj też jest ślepy zaułek. Tak to mogę powiedzieć. Czy może wcześniej nie musiałem biec? Ech, cholera. No, tędy się biegło tam, tak, zdecydowanie. Jak ja tej świątyni nie lubię. To się na serio idzie zgubić. Dobra. Trzeba wszystko centralnie od początku spróbować przeszukać. Skoczymy sobie tutaj. I lecimy na poszukiwania. Świątynny pełzacz. Biegniemy dalej. Mam jakieś zaklęcie światła czy coś, bo by się przydało w tym miejscu. Dobra, tu są zwoje i tak dalej, i tak dalej. Grom nie. Uzdrowienie nie. Światło. Ósemka. O, halo, szkielety sobie zwisają z sufitu. Piękny wystrój wnętrz. Nie ma co. Kurde, Bezzy, ty się zawsze musisz bronić przed atakami, kiedy wtedy nie trzeba. O, chyba tędy, tak, to chyba tędy było. Dobra, lepiej sobie zapiszę w tym miejscu. O, spadłem. A, to jest zwykły opiekun, dobra. A, tak, teraz się obudziłeś, kurde, pełzaczu.
Wtedy, kiedy nie trzeba. Okej, okej, okej. Dobra, pij Bezi, pij eliksir uzdrawiające. No, więcej was matka nie miała. Dobra, najgorsze za mną, chyba. Chyba. A, no mam cię. Dobra. O, właśnie. To może być złe miejsce. Dlaczego to może być złe miejsce? Bo jak kiedyś grałem w Gothica, to w takich właśnie miejscu mi gra po prostu crashowała i to pozostaje pytanie, czy mi gra nie skraszuje. Znaczy, raz się ten szaman pojawił, raz się nie pojawił, a tutaj szkielet widać nie potrafi się zabić. Okej. Na wszelki wypadek daję sobie zapis drugi. I teraz trzeba te wszystkie kolumny, przełączniki przekręcać po kolei. Ty szkielecie zwiadowco, ty jeden, ty. A tu co, leży napój? A to chyba na many. Dobra, jest demon. Zawsze pomniejszy demon. A gdzie jest normalny? Dobra, kolejny przełącznik. Tak. Prawie na jednego strzała cię mam, cholero. No chodź tu. Uwaga, chwila prawdy. Teraz po przekręceniu tego powinien się pojawić szaman albo crash. Róbcie zakłady, obstawiajcie, obstawiajcie. Co się stanie? Chwila prawdy. Działa! Kurde! Nie wierzę, nie wierzę. Niewierny w domu pana? Bądź przeklęty! Sam bądź przeklęty, pajacu. Udało się. Wow. No to został tylko już ostatni szaman. Ho, ho, ho. Wychodzimy stąd. Wygląda na to, że jednak uda mi się przejść tego zasranego Gothica. Za każdym razem jak próbowałem, to gra mi crashowała i nie mogłem. Bądź przeklęta, świątynia śniącego. Miałeś tam sobie wskoczyć. Wiesz o tym, Bezi. Proszę do mnie nie dzwoni, zajęty jestem. Chociaż i tak, w każdym bądź razie, wow, to by było na tyle w tym odcinku. Wiadomo, że sobie wszystko już dokończymy w następnym, także źle biegnę chyba. Dobra, także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, na razie.